Okej, witam was, jestem WGT, a to jest 15 etap Giro Italia, serii Pro Cycling Manager 2012. Dziś mamy górki i odrobienie strat. Dobra, jesteśmy na trasie i powiem, nie wiem, widzicie pewnie, Wiggins w ucieczce. A widzicie tutaj, tu już jest 12, czy nawet pod 13, nawet ponad 13. Co jest ciekawe, tu niestety już chyba bidonów nie będzie. Nie. Och, dobra. I najprawdopodobniej ta ucieczka dojedzie. Dlaczego Wigginsem? Ma prawie 20 sekund straty. Według mnie on już jest przekreślony. Chciałem trochę po górach powalczyć. Na ostatniej górce, tak jak teraz, nie będę szarżować. Ponieważ nie wiadomo jak to siły. Gdyż nastąpiła okazja na dojechanie do mety i to wręcz duża. Huzarski teraz zaatakował. Nie wiem czy teraz też powinienem chyba. Poczekajmy. Będzie w miarę wypłaszczenie. Nie, wypłaszczenie będzie to. Nie dojdziemy. Nie mam zamiarów tu jakoś specjalnie walczyć o to. Kapeki wygra czy cokolwiek tam. Ja chcę o główne powalczyć, tam jest nawet 20, nie, tam jest 15 punktów do zdobycia na górach. Spójrzmy gdzie, co tam Rogers a podał komuś, bo to tak trochę niebezpiecznie. Ojej, tutaj peleton już się dzieli, więc trzeba ma lekko uważać. Froome się trzyma, to dobrze. Ej, tam już mogą się, kurczę, ataki robić tutaj, więc też jest, a to dodatku daleko. To wszystko jest oddalone. No dobra, tu mamy jakąś dobrą. Huzarski dogoniony. Teraz dogoniony. Dobra, zaraz bidona weźmie. Gdzieś pod koniec. Mam nadzieję, że mi nie spadnie, bo mam po prostu tyci. Jeszcze go naprzód wysuwają, no bez sensu. Dlatego Wiggins nie lubi zjeżdżać. Co mi nie sprzyja. Oporte już nie ma sił. Tu niedobrze, bo Froome, Uran, Nao, Rogers, Boasson Hagen. No w sumie Boasson Hagen już się nie liczy. Ile on ma? Ma 23. Gorzej od Wigginsa poleciał. Nao niech weźmie. Froome bardziej odpada, a nie Porte. Ej, już spadł tutaj. Dobra, niech to już tam. Ej, degent jakiś, tak? Nie, tutaj tak. To jest ucieczka. To była ucieczka, znaczy nie Kreuziger, tylko Malamin. Czy jak to tamkolwiek. Była ucieczka. A tutaj. Ktoś ucieka. Zjazdy kiepskie, ale dobra. Siso? Nie. Jak to pójdzie, bo tu już nie wiem. Lekko. Nie, dogoniony będzie. Peleton też jest ważny, żeby tam nie stracić do Evansa. Froome jednak jest dobrze, jednak. Froome ma jakąś dobrą jeszcze ustawione. O, tutaj tak będzie. Niech się to przełoży tutaj. No. Poprowadzi. Ktoś odpadł ważny? Shit, Uran. O Boże. Dobra. Nie wiem, teraz walczę o ten etap.
żeby tym Wigginsem dojechać. No to już tylko chyba etapówki mi zostały do wygrania. Ale już na koniuszku jest ten Wiggins. No już Bidon mnie może wziąć. Van Velde atakuje. Paulinho. Jeszcze nie, jeszcze nie. Dobrze. Jeszcze raz, kto tu? Saxo Banku, to jest Paulinho. Żeby mu nie odcięło prądu, tak powiedzmy. Jak to się mówi? 5,5 kilometra i mamy to po prostu, praktycznie on już nic nie ma. Ma połówkę chyba tego. Może jeszcze jakoś wytrzyma. Mam nadzieję, że oni też są tak zjechani jak... Dobra, spójrzmy, co jest tutaj się dzieje. Uran doszedł? Łe, Uran doszedł, tu nie będziemy gonić. Świetnie. No, Froome już tu się trzymają. Świetnie. I o to chodzi. Dobra, to jest 5 km. Tutaj mamy, a to jest peleton. No 8, no to... Też, a 11, dobra. Tu chodzi o etap bardziej. No, Wiggins już jest tak, ma głowę schyloną. Co oznacza, że już może powoli nie wytrzymywać. Ej, drzewa, kurczę. Kurde. Mamy kino, no nie, i to koniec praktycznie. Róbmy ten atak. Nawet nie traci sił na tym ataku. Ale to chodzi o to, że on nie traci w tym momencie. Jeju. Możemy walnąć całość. Ej, nie udało się jednak. No, zawsze mi te siły brak. Lekko jednak. Dobra, to on tu już nic nie zrobi więcej. O, tu już... Aha, tu mamy 3 km. Urany, no. Jest Froome? Kurczę, gdzie jest Froome? Froome ma 14? Ue, to też już praktycznie nic. Już będzie chyba miał mniej Wiggins w tym momencie. Kto to jest? O, Uran jest w sumie najlepszy. Kreuziger. Kurczę, to drzewa przeszkadzają jak nic. To jeszcze zobaczymy. Ue. To jest który? O, to daleko. Atakuj. Nic nie masz i co z tego, ale atakuj. Łe, kto tu się zerwał? Podsowiwo. Cotaldo, czy co tam? Scarponi, Nibali. Hej, on nie może, kurczę. Dobra, ale jedziemy. Tam któryś Wiggins pewnie dojedzie. O, sprintuje? Sprintuje, dobra. Teraz Uran. Tu ich dojechaliśmy. Czołówki. Oj, się będzie przedzierał teraz tylko. Ale ile już ma? No to też sprint będzie. Okej. Okay. Tylko... Ej, będzie tracić, no. Grupa się zrobi pewnie osobna. Chyba, że jeszcze tu jakoś zalepią. Kurczę. Jednak nie. Porta. Łe, forum tutaj. Spieszmy. Bez sensu. Dobra, kurczę. Własną Hagen i tak idzie nie na tą koszulkę.
Ile mają? 3 km. Może jakoś dojadą. Aha, w ogóle. Wiggins 6. Wygrał kapeki. Coś mi to mówi. Dobra. A nawet trafna była ucieczka. Nawet się Wigginsem udało, ale... Wiggins trochę stracił tutaj jednak, ale zobaczymy. Evans. Łe, to nie jest dużo. Doszli w końcówce. Boston Hagen. Kapek i Górsko. To może na Górsko trzeba było. Tam. Już mniejsza z tym. Młody korasz. Kolasz. Uran. O, został. Dobrze. Tutaj AG2R. Jakimś cudem niesamowitym. Odrobiłem trochę. Zaraz tylko generalkę jeszcze tak... Do końca zobaczymy. 11 Uran, 18 no właśnie, Wiggins. A tam trudno. Widzimy się w tym etapie tak cały czas pod górę. Dobra.